Jest to szkoła z wartościami. Uczymy i wychowujemy ich w duchu wartości patriotycznych, chrześcijańskich. Przy czym czasami jesteśmy zaskakiwani, bo oni przyjeżdżają z takim bagażem doświadczeń rodzinnych, że to właściwie my musimy się od nich uczyć tego patriotyzmu, miłości do ojczyzny, do języka i do polskich tradycji. Więc tym bardziej są oni tutaj u siebie, na swoim miejscu w Polsce, w naszej szkole. Poza tym osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mimo że przyjeżdżają czasami ze słabą znajomością języka polskiego. Nie wszędzie ten język polski jest tak był pielęgnowany, żeby oni mogli sobie dobrze radzić. Natomiast uczą się tak dzielnie i tak się starają, że na wyjściu osiągają średnią nawet po pierwszej klasie. Bardzo wysokie średnie. W zeszłym roku mieliśmy 17 czerwonych pasków. Bardzo dużo średnich powyżej 5,0. Maturę zdają z języka polskiego powyżej średniej krajowej, a w zeszłym roku szkoła znalazła się na 25. miejscu w rankingu warszawskich szkół, w rankingu perspektyw. Więc myślę, że to świadczy już o tym, jak bardzo oni są i zdolni, i pracowici, i chcą tutaj być, chcą zostać w Polsce, tutaj z Polską wiążą swoje nadzieje, losy, marzenia. My staramy się im to umożliwić, no nie tylko jako sami, jako kadra, ale także nauczyciele, ale także wielu dobrych ludzi, życzliwych, którym ta idea pomocy Polakom na wschodzie jest bliska.